Espresso Race to konkurencja bardzo techniczna. Tutaj bardzo się liczy czas, precyzja wykonania, technika, czas ekstrakcji kawy. Na końcu oczywiście zawsze oceniamy to, jak ta kawa wygląda już w filiżance, czyli tak jak wygląda wtedy, kiedy podajemy ją naszym gościom. Najfajniejsze jest to właśnie, że jest plastyczna. Można z nią robić naprawdę wiele rzeczy. Można dodawać do ciast, do właśnie drinków kawowych, do czegokolwiek. Mieszać z czekoladą, z orzechami, z wanilią. I ona zawsze będzie dobrze smakowała. Mój drink specjalny będzie wyglądał w następujący sposób. Będzie miał warstwy. Czerwona, pomarańczowa, kawowa i biała. I będzie bardzo wyglądał egzotycznie. Mój drink jest to miód z maliną, zainspirowany piosenką, szczerze mówiąc, zespołu Migy. Co chcę osiągnąć, to chciałbym osiągnąć takie złamanie smaku przez początkowo profil sensoryczny maliny, a później, żeby doszło do tego miodu i poczuć troszeczkę słodkość maliny i ten kwas i później słodycz miodu. Przy drinku specjalnym zwracamy uwagę na cztery główne aspekty. Pierwszy aspekt to jest aspekt techniczny. Czy kawa jest stawiona zgodnie ze standardami? Czy wszystkie standardy naszej marki są przestrzegane? Drugi aspekt, na który zwracamy uwagę, to innowacyjność. Czy są używane jakieś nowe, specjalne sprzęty? Czy jest jakaś nowa metoda parzenia kawy, przygotowywania smaku? To jest bardzo istotne. Kolejna rzecz to jest aspekt wizualny. Czy drink wygląda dobrze? Czy jest fajnie podany? Czy jest w dobrej szklance? Czy jest na ładnej tacy? I czy kolor się zgadza, czy ten kolor zachęca nas do tego, żeby wypić ten napój. No i najważniejsze, smak. Smak musi być naprawdę dobry, musi być zachowany odpowiedni balans smakowy. Ten napój nie może być ani za gorzki, ani za słodki, ani za kwaśny. To musi być po prostu perfekcyjny balans i dopiero wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć o faktycznie najlepszym drinku specjalnym. Od początku pomysł na drinka był taki, że miał bezpośredni związek z moim zainteresowaniem, z moją pasją, jakim są komiksy. Mój drink będzie przede wszystkim skupiał się na wyglądzie. Będzie wyglądał tak, żeby można było na niego spojrzeć i pomyśleć, faktycznie był inspirowany Batmanem. Dla mnie samej kawa jest takim motorem napędowym w dniu codziennym i uwielbiam jej smak, aromat, w związku z czym wiem, że komuś mogę też sprawić jakąś tam przyjemność, dać chwilę odpoczynku, relaksu przy tej dobrej filiżance dobrej kawy. A mój drink będzie orzeźwiająco słodki, owocowy, bez mleka, na zimno. Ma się kojarzyć z wakacjami. Osobowość to jest podstawa do tego występu. Bez super osobowości, bez pasji nie ma tak naprawdę dobrego baristy. To jest absolutnie totalna podstawa i my wiemy, że nasi bariści tą osobowość mają. My oczywiście też ją oceniamy, natomiast jesteśmy przekonani, że ta ósemka, która dzisiaj występuje, to jest ta ósemka, która jest naprawdę najlepsza pod każdym względem, również jeżeli chodzi o ich charakter, o ich osobowość, dumę i pasję. Mój drink specjalny nazywa się Figa bez porzeczki. Będzie to drink bez mleka, podawany w małych szklaneczkach, w takich short glassach. Przecieram konfiturę z figi, na niej parzę espresso, dolewam odrobinę syropu porzeczkowego i to wszystko zalewam schłodzonym kostkami lodu suszem, który parzę w aeropresie. U mnie zaczęło się wszystko od tego, że podobał mi się zapach kawy. I jako nastolatka strasznie chciałam polubić kawę, bo cały ten rytuał parzenia wydawał mi się taki dorosły, elegancki, więc postanowiłam po prostu zacząć jej próbować. Natomiast przy każdej wizycie w kawiarni okazało się, że kawa w jednym miejscu i w drugim miejscu smakuje zupełnie inaczej, więc zaczęłam szukać odpowiedzi, od czego to zależy, co sprawia, że jedna kawa smakuje tak, druga tak. Zaczęłam czytać w internecie. Ja uważam, że kawa jest bardzo kapryśna i trzeba się z nią obchodzić bardzo delikatnie. Trzeba przede wszystkim wyczuć smak samej kawy i dopiero wtedy zdecydować, z czym ona może się komponować.
bo każda kawa ma inne nuty sensoryczne. Jedne są bardziej owocowe, inne bardziej czekoladowe, inne orzechowe i tym tropem musimy sprawdzić, jakie składniki będą nam do tego drinka pasować. I uważam, że Mokka Italia ma smak bliski do ciemnej czekolady, więc szukam produktów, które mogłyby się skomponować z ciemną czekoladą. Uważam, że figa i porzeczka komponują się z nią jak najbardziej. Kawa jest na tyle ciekawym produktem, że możemy z nim zrobić wiele rzeczy. Można ją podać oczywiście i na zimno, i na ciepło, różnie skomponować. Mamy mnóstwo rodzajów napojów kawowych, słodkich, mniej słodkich. I sama ogólnie praca, jeśli chodzi o kawę, również się łączy z pracą z ludźmi. Praca z ludźmi jest naprawdę bardzo ciekawa, można wiele ciekawych rzeczy przeżyć każdego dnia. No i kawiarnia, również miłe zapachy mamy. Można spokojnie pracować wszędzie kawa. Bardzo lubię również kawę. Otóż konkurs Barista Roku jest dla nas niesłychanie ważny. Organizujemy go już w tym roku po raz 10. Najpierw mamy eliminacje regionalne i najlepszych 8 baristów występuje właśnie dzisiaj i wczoraj w konkursie technicznym w finale krajowym. Dla tych baristów jest to niesłychana przygoda. Oni pokazują swoją pasję, dumę i osobowość w najlepszym wydaniu. Zaczęło się rok temu w zasadzie. Pojechałem pierwszy raz na konkurs BOI 2014. Tam, tak szczerze mówiąc, kiepsko mi poszło. Dużo jeszcze takich szczegółów miałem niedopracowanych, ale jednak nie zniechęciłem się mimo to. Postanowiłem, że w tym roku dopnę wszystko na ostatni guzik i takie było założenie właśnie, żeby po prostu te szczegóły, które wtedy nie wykonałem, żeby teraz wszystko zrobić według odpowiednich standardów, procedur. To drink składający się z konfitury pomarańczowej. Oprócz tego nie udało mi się uzyskać smaku żywicy, więc będzie syrop z pędów sosny. No, oprócz tego jadalne złoto, więc mam nadzieję, że zrobi wrażenie. Ta praca to przede wszystkim dla mnie ludzie. Nie tylko ze względu na współpracowników, ale również na gości, którzy odwiedzają naszą kawiarnię. To wszystko składa się na to, że przychodzi właśnie od przyjaźni, wręcz w miłość do tych wszystkich ludzi i myślę, że jesteśmy na tyle zgrani, my i nasi stali goście, że aż nie chce się odchodzić, bo rzeczywiście to oni wszyscy tworzą świetną atmosferę. Naprawdę zadecydowała najmniejsza możliwa ilość punktów, różnica tych punktów. Także poziom był naprawdę wysoki, ale udało się wybrać zwycięzców. W kategorii drink, dowolny drink specjalny, nagrodę otrzymuje Sara Conger! Miejsce trzecie, Barista of the Year, zajmuje Sylwia Prando! Maciek Golonka! Życiem zając w konkursie Barista of the Year 2015! Bardzo szczęśliwa, jeszcze nie doszło to wszystko do mnie, nadal jestem w szoku, bo szczerze mówiąc stawiałam, że pierwsze miejsce zajmie Maciej Golonka, bo był niesamowitym przeciwnikiem, naprawdę trudnym do pokonania, więc jestem pod wielkim wrażeniem, że mi się udało. Jestem z siebie bardzo dumna i myślę, że teraz mogę z całą pewnością i z czystym sumieniem powiedzieć o sobie, że jestem baristką.